Cześć! Dzisiaj będzie tradycyjnie o bazach danych, ale niestandardowo, bo o projektowaniu, a nie programowaniu. Jeśli interesujesz się bazami danych i zastanawiasz się nad swoją przyszłą pracą, to z pewnością mogłeś zauważyć oferty pracy dla programisty, analityka czy administratora. Tych dla projektantów czy modelerów baz danych jest zdecydowanie mniej, a mogłeś już słyszeć, że coś takiego w ogóle istnieje i jest bardzo potrzebne. Gdy wpisałem na stronie pracuj.pl projektant bazy danych, to znalazłem jedynie 61 wyników, z czego duża większość i tak dotyczyła programisty hurtowni danych, a nie specjalisty do projektowania. Zanim zajmiemy się dokładnie analizą pracy projektanta bazy danych, zastanówmy się, z czego wynika niewielka liczba ofert pracy na takie stanowisko. Projektant bazy danych, jak sama nazwa wskazuje, projektuje bazę danych. Projektowanie bazy danych dotyczy w tym kontekście nie projektowania architektury fizycznej czy sprzętowej, czyli jaki serwer kupić albo jak pogrupować pliki danych na dyskach, tylko dotyczy warstwy logicznej. Oznacza to, że rolą projektanta jest stworzenie odpowiedniego zestawu tabel, powiązania tych tabel ze sobą, określenia poprawnych nazw obiektów oraz zaplanowania na przykład, czy i jakie w bazie tworzyć widoki i indeksy. Niewielka ilość ofert pracy dla osób na takie stanowisko wynika przede wszystkim z faktu, że tego typu obowiązki należą również na przykład do programisty PLSQL, w związku z czym stanowisko projektanta jest rzadko spotykane, ponieważ wskazuje, że ktoś ma się zajmować tylko i wyłącznie tym jednym zadaniem. Dzisiaj wymagania względem specjalistów baz danych są trochę większe, co spowodowało właśnie wrzucenie zadań związanych z projektowaniem nawet w obowiązki osób mniej technicznych, takich jak analitycy czy konsultanci. Czyli zawód projektanta bazy danych nie wyginął, dalej należy umieć projektować, dalej trzeba wiedzieć, jak to robić i dalej są osoby potrzebne na rynku z taką wiedzą. Obowiązki te są jednak najczęściej wrzucane w zakres obowiązków innych stanowisk i dlatego może się wydawać, że takiej pracy nie ma. Jakie w takim razie zadania są związane z projektowaniem baz danych i co takiego trzeba umieć robić, by się tym zajmować? W większości przypadków, jeśli już pracujesz albo wkrótce zaczniesz, to zastaniesz sytuację, że istnieje już cały system bazodanowy, to znaczy baza danych działa, pracownicy i klienci z niej korzystają i ty w swoich projektach będziesz najprawdopodobniej rozwijał istniejącą bazę danych, na przykład poprzez dodanie kolejnych obiektów na potrzeby pojedynczej aplikacji, którą będziesz tworzył. Ktoś jednak na wcześniejszym etapie projektu informatycznego, i czasami to będziesz ty, musiał zbudować podstawy tego wszystkiego, to znaczy stworzyć podstawowe tabele, powiązać je ze sobą i tego typu pracę wykonuje właśnie ktoś z obowiązkami typowymi dla projektanta. Wbrew temu, co się może więc wydawać, poprawne zamodelowanie bazy danych wcale nie jest takie proste. Zadaniem projektanta na samym początku jest przeanalizowanie potrzeb klienta i określenie, jakiego rodzaju informacje muszą być przechowywane w bazie, a jakie są zbędne. Jest to o tyle kluczowe, że gdy nie będziemy przechowywać wszystkich danych w bazie, to klient nie będzie mógł czerpać z faktu posiadania bazy danych wiedzy, na jaką liczy. Przechowywanie z kolei wszystkiego, co możliwe, niepotrzebnie zajmuje miejsce na dysku i negatywnie wpływa na wydajność, bo przecież nie ma najmniejszego sensu, by przetwarzać dane, z których nie będziemy korzystać. Kolejny etap pracy projektanta możesz sobie wyobrazić jako posiadanie takiego wielkiego worka z danymi, które są firmie potrzebne i teraz trzeba to jakoś wszystko przenieść do świata relacyjnego. Bo dowiedziałeś się na przykład, że twój klient chce przechowywać informacje o tym, jaka była historia zatrudnienia pracowników, na jakie towary jest największy popyt, jakie są aktualne stany na magazynach firmy, albo kto z kierowców jest dzisiaj na zmianie i jedzie właśnie do Krakowa. To część świata rzeczywistego. Teraz projektant, znając zadania, żądania klienta i mając ten ogólny worek z danymi, musi dokonać modelowania, czyli podziału tego wszystkiego na tabele, na klucze główne, na constrainty i widoki. I to wcale takie łatwe nie jest. Na szczęście jednak istnieją pewne zasady i narzędzia, które pomagają nam ten proces usprawnić. Po pierwsze mamy założenia Edgara Coda dotyczące modelu relacyjnego i jasny opis tego, czym jest tabela, co może zawierać, a co nie. Na przykład kolejność kolumn nie ma znaczenia i nie może być duplikatów wierszy. To tylko dwie z wielu zasad. Dzięki temu jesteśmy właśnie w stanie pogrupować dane w tabele, określić typy danych, czy wydedukować i jakiego rodzaju dodatkowe ograniczenia są nam w bazie potrzebne. Na przykład, skoro pracownik jest mężczyzną, to możemy zabronić mu
na przykład korzystać z urlopu macierzyńskiego, ale zezwolić na urlop ojcowski i analogicznie w przypadku kobiet. Dzięki takim funkcjonalnościom dane w bazie będą cały czas integralne. Modelowanie pozwala nam też pozbyć się wielu problemów, których bez znajomości zasad modelu relacyjnego nie wyeliminujemy. Na przykład, skoro mamy w jednej z kolumn PESEL, to wcale nie musimy jawnie dodawać kolumny data urodzenia do tej tabeli, bo jesteśmy w stanie automatycznie tą wartość wyznaczyć z kolumny PESEL. Jest to tak zwane pole obliczeniowe. Po drugie, mamy narzędzia do modelowania. Istnieje duża szansa, że słyszałeś o czymś takim jak diagram związków ENSI, jak notacja UML czy modelowanie danych. Otóż cała praca, jaką wykona projektant, kończy się stworzeniem konceptualnego modelu bazy. Nie jest więc to skrypt SQL, a model całego schematu bazy danych. Zawiera on bardzo szczegółowy opis każdego obiektu w bazie i jego struktury oraz szczegółowe informacje, takie jak na przykład rodzaj, typ czy stopień wiązania między tabelami. I dopiero po zamodelowaniu i spełnieniu tych wszystkich trzech kroków w grę wchodzi długo wyczekiwany język zapytań SQL. Dopiero teraz piszemy polecenia typu create table czy insert into table. Po tym etapie może ktoś przyjść do pracy, nowy pracownik, powiedzieć: o, jak fajnie, baza danych działa, wszystko zrobione, ciekawe jak ktoś to zrobił. No właśnie, musiał to zaprojektować. Projektowanie modelu jest więc bardzo ważne, bo wszystkie zaniedbania i zaniechania popełnione w tym momencie są często nie do naprawienia na etapie już transformacji modelu konceptualnego na relacyjny. To wszystko, co dla Ciebie dzisiaj przygotowałem. Pozdrawiam, cześć!